Cześć, witam. W ostatniej lekcji mówiliśmy o permutacjach. Dzisiaj jeszcze chciałem podać jeszcze taką wyjątkową sytuację o permutacjach, dlatego że ostatnio o tym nie powiedziałem, a pomyślałem, że to może być po prostu, może to być istotne. I jest istotne. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mam słowo matura, nasze ulubione słowo, prawda? I jest pytanie w zadaniu, na ile sposobów mogą być te litery tutaj uporządkowane? Uporządkowane, automatycznie włącza nam się lampka w głowie. Uporządkowanie, permutacja. Na ile sposobów? Na n silnie, tak? Więc powiedzmy, teraz patrz i tu pokażę, że to jest złe. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liter w słowie matura. No to piszę, tak? P6 równa się 6 silnia. Jestem zadowolony. No widzisz, właśnie nie do końca. Dlatego, że spójrz, mam dwie litery A. I to, że to A zamienię z tym miejscami, za każdym razem jak będę to robił, no to nie zamieni mi się, nie będę miał innego słowa. Jeżeli to poporządkuję, tak? Załóżmy, że mam słowo, nie wiem, my, ty, u, ry, a. Załóżmy, takie słowo. Przerzuciłem to a na koniec. No i ja nie wiem, jedno ustawienie jest takie, że to będzie mutura, a drugie według tego, co tu napisałem, mutura, czyli mam dokładnie to samo, tak? Mam dwa słowa utworzone, które się nie różnią od siebie. No i co teraz? Dlatego, że a się powtarzają. No teraz tu jest taka sztuczka, że tak powiem. Tu się pisze taki daszek mały, przynajmniej ja tak zawsze robię. I tu piszę te rzeczy, które mi się powtarzają. Ile razy, że tak powiem, powtarza mi się coś? Powtarza mi się dwa razy litera A. Dlatego tu piszę dwójkę. I teraz wszystkie te powtórzenia muszę podzielić przez dwa silnia. Więc to nie jest 6 silnia, tylko 6 silnia przez 2 silnia. Tak? I to jest ważne, żebyś to pamiętał, że muszę zawsze uwzględnić te elementy, które się powtarzają. Rozważmy sobie na przykład taki zbiór. Mam liczby 4, 4, 4, 5, 5 i 17, załóżmy, tak? I ile, albo dobra, zróbmy z samych takich pojedynczych. Jedynka niech będzie. 1. Ile mogę ułożyć na przykład, nie wiem, ile mogę ułożyć z tego cyfr, liczb i liczb. Na przykład mogę ułożyć tak po prostu, jak będę leciał 444 551, tak? Albo nie wiem, 15 000... czy tam 154 544, tak? Rozumiesz, co chodzi. Mogę je w różnych kolejnościach ustawiać, te liczby. No ale będę miał kilka liczb, które są takie same po tym, jak zmienię kolejność, dlatego że piątki się powtarzają, czwórki się powtarzają, jedynka jest tylko jedna. Więc jedynka, jak zmieniam, to za każdym razem uzyskuję nową liczbę. No to co robię zgodnie z tym, co powiedziałem? Mam ustawić w kolejności pewne cyfry. Więc piszę. Permutacja. Ustawiam w kolejności. Ile mam cyfr? 6. Ale się powtarzają. Czwórki się powtarzają i piątki się powtarzają. Czwórki się powtarzają, jak widzisz, 3 razy. Mam 3 powtórzenia tutaj. A tutaj mam piątki powtarzające się 2 razy. Więc piszę 3 i potem piszę, że jest jeszcze 2. To są moje wszystkie powtórzenia. I co teraz robię? Robię, że to jest 6 silnia, czyli wszystkie te ułożenia, jakby pomniejszone o to, że powtarzają się czwórki, czyli podzielić przez 3 silnia razy powtarzające się piątki, 2 silnia. I tu się pojawia taki właśnie wzór, który tak naprawdę jest wzorem tylko po to, żeby być wzorem, że jeżeli mamy liczbę permutacji n obiektów, z których n1 są identyczne i n2 są identyczne i nk te są identyczne, no to wtedy taką permutację, znaczy mam permutację n elementów i tutaj właśnie sobie zrobię tą kreskę, mam n1 mi się powtarza, mam N1 powtórzeń jakiegoś elementu, N2 powtórzeń jakiegoś innego elementu i tak dalej, mam NK powtórzeń K tego elementu, to wtedy to jest N silnia przez N1 silnia razy N2 silnia razy i tak dalej NKT silnia. To jest ważne, kiedy nam się powtarza permutacja, muszę uwzględnić powtórzenia w tym uporządkowaniu, żeby nie mieć tego samego po prostu. To jest jeszcze takiego słowa dodatek do tego, co mówiłem we wcześniejszej lekcji o permutacjach. A dzisiaj sobie powiemy już o tym, co miało być właściwym tematem lekcji, czyli o kombinacjach. Kombinacje dzisiaj sobie zaczniemy. Czym jest kombinacja? Tak jak mówiłem, w permutacjach kolejność była ważna, bo permutacje to było ustawienie czegoś na przykład w kolejności. I to zazwyczaj właśnie jest permutacja, a właściwie to zawsze jest to permutacja, ustawienie czegoś w kolejności. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mam grupę pięcioosobową na przykład. Pięć osób mam. Grupa pięcioosobowa. Pięć osób mam w grupie. I mam wybrać z tych grup delegację dwuosobową. Delegacja
dwie osoby. No i teraz jest pytanie, na ile element, na ile sposobów mogę zbudować z tych pięciu osób dwuosobową delegację, która ma tam przedstawiać całe to pięć osób. No mogę wziąć, załóżmy, jak mam osobę jakąś tam, no załóżmy, że ponumeruję najpierw literkami, żeby to tak wprowadzić, bo nie chcę tak wzorów wprowadzać, bo to też jest bez sensu. Załóżmy, że mam A, B i C, znowu, takie literki, tak? I tylko mam pytanie, jaka jest liczba kombinacji tych liter, jeżeli tylko dwie mogą być wzięte pod uwagę. No to mam tak, mam AB, mam AC i mam CB. No a teraz powiesz, a co z BC? No mnie to nie obchodzi, bo po prostu mam pytanie, ile mogę mieć elementów, które... wybieram dwa elementy po prostu, takie dwuelementowe zbiory. Na ile sposobów mogę wybrać z tego zbioru dwuelementowe takie zlepki liter? No trzy sposoby mogę wybrać, dlatego że mam AB, a BA to jest to samo. Po prostu to jest to samo zestawienie. I tutaj kolejność nie jest ważna. Kolejność nie jest ważna w kombinacji. Kolejność nieważna. Taka jest różnica między permutacją właśnie. Kolejność jest nieistotna. Wybieram po prostu dlatego, że to jest, kiedy mam wybór, to ci się powinno kojarzyć z kombinacją. Wybór. Z permutacją kojarz słowo kolejność, ustawienie, aranżacja, a z permutacją właśnie będzie wybór, jakiś tam dobór czegoś, tak, selekcja i tak dalej. I tutaj będziemy używać tego wzoru z dwumianu Newtona. Jeżeli nie pamiętasz, no to przypomnij sobie, jak to dokładnie wyglądało. Dlatego, że jak widzisz, to ja mam trzy sposoby ustawienia. I wzór na kombinację, jakby jak to się rozkłada, to się rozkłada właśnie takim drzewkiem i tak dalej, te trójkąty, to wszystko jest jakby przy temacie dwumianu Newtona i to się oznacza N po R. N po R. Zgodnie z tym newtonowskim dwumianem to będzie się nam rozkładać te kombinacje, czyli jak przypomnę, ten wzór był N silnia przez N minus R silnia razy R silnia. No ten wzór rzeczywiście, przyznam szczerze, jest jednym z najbardziej skomplikowanym z nich wszystkich. No ale spójrzmy to na naszym przykładzie. Mam wybór tutaj dwuelementowych zbiorów z trzyelementowego tutaj jakby podzbioru. I teraz jak to robię? Mam tak. To moim N jest tutaj 3, tak? N jest równe 3, dlatego że mam 3, z 3 liter wybieram. I tu jest jakby budowanie zbioru. Podzbiór buduję. Czyli mam 3 silnia przez 3 minus 2 silnia, czyli tu jest 1 silnia, napiszę to. 1 silnia to jest 1, tak? To wiemy, bo 1 razy 1 i koniec. Razy R silnia. R silnia to jest 2 silnia, dlatego że zbudowałem dwuelementowe zbiory. Zbudowałem ten zbiór ma 2 elementy, ten ma 2 elementy, ten ma 2 elementy. Buduję dwuelementowe podzbiory z 3 liter. Z 3, to jest moja trójka, to jest 3 minus 2 silnia, a to jest 2 silnia, czyli to jest moje R. Tylu elementowe zbiory buduję, z tylu wybrałem, czyli wybrałem. Wybieram z 3 i buduję dwuelementowe zbiory. To jest właśnie kombinacja. Tak? Coś kombinuję. No ile to będzie? 3 silnia przez 2 silnia, no to jakbym to sobie teraz rozpisał, to jest 3 razy 2 silnia, prawda? To jest też bardzo taka, no nawet nie sztuczka, tylko to wynika jakby z własności silni. Bo 3 razy 2 silnia to jest 3 razy 2 razy 1, tak? 100 silnia to jest 100 razy 99 silnia i tak dalej, tak to się rozpisuje. Zgodnie z definicją silni, jak nie pamiętasz, to się cofnij do tamtej lekcji. Przez 2 silnia, 1 silnia to 1, 2 silnia nam się skraca, jest 3. Czyli jak widzisz, zgadza się, mam 3 możliwe ustawienia z tego zbioru liter, które tutaj mam. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze na jakiś przykład, żeby to lepiej zrozumieć. Mamy na przykład 5 książek. Na ile sposobów mogę wybrać 5 książek z 8? I mówimy tutaj o takim wybieraniu, po prostu takim, że masz na przykład 8 książek, wybierz 5 bez patrzenia. Załóżmy, że tam są jakieś cenne książki, które chcę wybrać. No i na ile sposobów mogę wybrać z 8 książek 5? No to jest typowa kombinacja, więc piszę. To jest 8 po 5. 8 po 5 to jest 8 silnia przez 8 minus 5 silnia. Ten wzór to jest po prostu dwumian Newtona, tak? Razy 5 silnia.
No i teraz, jak to sobie teraz tutaj wszystko ładnie poupraszcza, to że to jest 8 silnia przez 3 silnia razy 5 silnia. Zawsze rozpisuję tę większą, to jako odwołując się do tej większej tutaj na dole, czyli to jest 8 razy 7 razy 6 razy 5 silnia przez, i trójkę sobie też rozpiszę, 3 silnia to jest 6, 3 razy 2, 6, to już sobie od razu napiszę, razy 5 silnia. 5 silnia się skraca, 6 się skraca, mam 56 możliwości. 56 mam możliwości wyboru 5 elementów z 8, czyli na przykład tych naszych książek. Jak zapisujemy taką kombinację? No ja zapisywałem ją zawsze jako C i R tutaj i N tutaj. Te zapisy są różne i tym się za bardzo nie musisz przejmować. To zależnie od tego, jaki masz program, że tak powiem, w szkole i tak dalej. No to jest właśnie N po R. No a N po R to jest ten dwumian Newtona, czyli N silnia przez N minus R silnia razy R silnia. Kombinacja. Kombinacja. Tak właśnie wygląda. Kombinacja. Kombinacja. To jest wybieram. Wybieram R elementów z N i buduję takie zbiory. To jest tutaj jakby w naszym prawdopodobieństwie i kombinatoryce musimy sobie trochę zmienić jakby myślenie i patrzeć na to bardziej tak jak nie z naszego świata, tylko trochę bardziej analitycznie i tak dalej. I tak wygląda właśnie kombinacja. To jest wzór. To jest tak zgodnie z dwumianem Newtona. Tam jakaś brzydka kreska się narysowała. Zgodnie z dwumianem Newtona to jest N po R po prostu. C to jest symbol od combination, czyli właśnie kombinacja. Nie skończyłem pisać. Tak to wygląda. Ten wzór musisz po prostu, no, nie musisz pamiętać tego wzoru, to jest wzór, tak jak mówię, z dwumianu Newtona wynikający. Jeżeli nie znasz tego dwumianu, no to zapamiętaj go sobie i wtedy, no i wtedy wszystko będzie łatwiejsze. No i jeszcze takie sobie pykniemy zadanie na kombinację, żeby to poćwiczyć. No wyobraźmy sobie, że mam jakąś komisję sportową w lokalnym szpitalu, która składa się z 5 członków. No i nowa selekcja ma być wybrana, z której 3 członków musi być kobietami, a 2 musi być mężczyznami. No i ile jest jakby możliwości w tej chwili uformowania takiej komisji, jeżeli od początku tam było 5 kobiet i 4 mężczyzny, czyli z 5 kobiet i 4 mężczyzn będziemy wybierać tak, żeby utworzyć nową komisję składającą się z 3 kobiet i 2 mężczyzn. No i teraz spójrzmy jakby ile mamy sposobów na wybranie kobiet najpierw. Mamy 5 kobiet w tej pierwszej komisji. Z tej wybieramy jakby taką delegację, o tak to nazwę. Delegację wybieramy z tej komisji. Mają być 3 kobiety, więc wybieram 3 kobiety z 5. Czyli mam kombinację z 5 kobiet, wybieram 3, bo 3 muszą być. Czyli to jest, innymi słowy, 5 po 3, czyli to jest 5 silnia przez 5 minus 3 silnia, czyli 2 silnia razy 3 silnia. Jak to sobie teraz daję, że to jest 5 razy 4 razy 3 silnia. 2 silnia to jest 2, czyli to jest 2 razy 3 silnia. 3 silnia się skracają. 5 razy 4 to 20, podzielić na 2 to jest 10. Mam 10 sposobów wybrania kobiet do mojej komisji. Z 5 kobiet wybieram 3. Ile sposobów teraz, żeby wybrać mężczyzn z mojej komisji do tej delegacji? W początku w komisji było 4 mężczyzn, a teraz musi być ich 2 w komisji. Więc z 4 mężczyzn wybieram 2. Czyli robię 4 po 2. 4 po 2 to jest 4 silnia przez 4 minus 2, 2 silnia, razy 2 silnia, to akurat jest to samo, tak? No jak to sobie teraz dalej rozpiszę, to jest 4 razy 3 razy 2 silnia przez 2 razy 2 silnia. No to jest oczywiście tak rozpisuję, potem już tego nie będę robił. Dwójki się tutaj jeszcze też skrócą. Mam 6 sposobów wyboru mężczyzn. No i teraz, używając tej zasady z początku, którą podałem, właśnie z mnożeniem, tutaj mogę wybrać, muszę wybrać i kobiety, i mężczyzn, nie lub, i. I to, i to. Czyli na każdą wybraną kobietę przypada 6 wybranych mężczyzn. Czyli jeżeli wybiorę na przykład tyle kobiet, to mogę wybrać za każdym razem do mojego wyboru kobiet, mam tyle wyborów, 4C2 wyborów mężczyzn. Więc to jest, wybieram kobiety i do każdego mojego wyboru
dobieram jeszcze mężczyzn. Dlatego tu mam mnożenie, bo wybieram i mężczyzn, i kobiety, i mężczyzn. Sposobów wybrania kobiet było 10, sposobów wybrania mężczyzn było 6. Więc łącznie mam 60 sposobów ułożenia delegacji z tej komisji, którą miałem tam na samym początku. No i teraz spójrzmy na jeszcze może coś trochę trudniejszego, żeby lepiej zrozumieć te kombinacje. Wyobraźmy sobie, że mamy teraz no, delegację, ma być wybrana delegacja 3 mężczyzn i 2 kobiet, z 7 mężczyzn i 5 kobiet. Wśród tych 12 osób jest mąż i żona. Wśród tych, z których mamy wybrać delegację. No i w ile sposobów może zostać wybrana ta delegacja, jeżeli delegacja musi zawierać albo żonę, albo męża, ale nie ich obu. No to teraz oboje, tak? No i teraz spójrzmy, rozpiszmy. Mamy dwa przypadki. Albo, że będzie żona, albo, że będzie mąż. Czyli mamy tak. To jest już trochę trudniejsze zdanie, tak? Przypadek, polska mowa trudna mowa. Przypadek pierwszy. Kiedy uwzględnimy męża? Mąż w komisji. Musi być, tak? To był nasz warunek. Musi być albo mąż, albo żona, ale nie oboje naraz. No i teraz tak. Skoro wybraliśmy już męża, no to żona musi być jakby usunięta. Nie możemy jej uwzględnić dalej z tych kobiet. Więc na początku mieliśmy 7 mężczyzn i 5 kobiet. Wybieramy z nich, mają zostać wybrane 2 kobiety i 3 mężczyzn. Wybraliśmy już męża, więc zostało nam 6 mężczyzn, tak? Zostało już tylko 6. A że nie może zostać wybrana żona, nie może zostać wybrana żona, dlatego że taki był warunek naszego zadania. Więc tych 5 kobiet zostało nam już tylko 4 do wyboru. Więc teraz musimy dobrać 6 z 6 mężczyzn i nie musimy wybrać ich 3, tylko 2, dlatego że wybraliśmy już męża. Widzisz to? Wybraliśmy już męża, dlatego te liczby nam się zmniejszyły jeden. Już jakby jednego wyboru dokonaliśmy, tak? Nie musimy tego wybierać. To jakby mamy z głowy. Mąż powiedzmy jest prezesem, tak? Ma znajomości i został już na pewno wybrany. Więc już nie wybieram 3 mężczyzn z 7, bo wybrałem męża, więc teraz wybieram 2 mężczyzn z 6 mężczyzn. A z 5 kobiet nie wybieram 2, tylko wybieram 2 kobiety z 4, dlatego że nie mogę wybrać jego żony już w tej chwili. Tak? Bo to byłaby przesada. Posądziliby go nepotyzm. Żartuję. Z 5 kobiet mogę. Już nie mam wyboru 5 kobiet. Mogę wybrać tylko z 4 kobiet już w tej chwili. No i teraz robię sobie takie kombinacje, tak? Czyli taka komisja może być wybrana. Z 6 mężczyzn wybieram 2, męża już wybrałem, tak? No i do tego dobieram kobiety. Z 4 kobiet wybieram dwie kobiety, tak? Do delegacji. Wybieram 2 kobiety do delegacji z tych 4, które zostało, bo z żony nie mogę już wybrać. No i to jest 6 po 2 razy 4 po 2. Możesz sobie to rozliczyć dla ćwiczeń, to jest już po prostu 90. Ja nie będę tracił na to czasu w tej chwili. No i to jest dopiero pierwszy przypadek, kiedy mąż jest w komisji. A przypadek drugi, kiedy żona będzie w komisji. Rozważmy go. Przypadek 2. Dwa. Drugi przypadek. Żona jest w komisji. Kiedy żona jest w komisji, no to teraz tak. Na początku miałem, tak jak przypomnę, 7 mężczyzn i 5 kobiet. Z 7 mężczyzn mam wybrać do komisji 3 mężczyzn, a z 5 kobiet mam wybrać do komisji 2 kobiety, tak? No i teraz tak. Żonę już wybrałem. Więc skoro wybrałem już żonę, no to muszę wybrać jedną kobietę z 4 kobiet. Zostało mi już tylko taki wybór. Wybrałem już jedną z 5, no to teraz muszę wybrać jeszcze jedną z tych 4 pozostałych, skoro ta już jest jakby ustawiona, tak? Żona już się dostała, na pewno jedną kobietę z 4 teraz wybieram. Nie mogę wybrać jej męża, więc zostało mi tylko 6 mężczyzn do wyboru, z których wciąż muszę wybrać 3, żeby utworzyć tą komisję, tak? Musi być 5-osobowa komisja. Mam żonę, jeszcze jakąś kobietę, to już jest 2, i jeszcze 3 mężczyzn. To samo było wtedy, tak? No to teraz robię sobie kombinację. Jeszcze raz. Z 6 mężczyzn, tylko 6 teraz, bo zostało, męża nie mogę wybrać, dlatego tylko 6. Wybieram 3 do komisji. I do tego zauważ, i równocześnie wybieram z 4 kobiet, które pozostało, dlatego że żona już jest w komisji, wybieram już tylko jedną. Tylko jedna mi została. No i to jest 6 po 3 razy 4 po 1. Razy 4 po 1, tak? To jest taka też przy okazji ciekawostka, że zawsze 4 po 1 to jest 4.
To, żebyś wiedział po prostu na przyszłość, czy wiedziała. No, mam nadzieję, że dziewczęta też mnie oglądają. I teraz tak, jak to sobie wymnożę, tak jak mówię, żeby nie tracić już więcej na to czasu, to jest 80 sposobów wyboru takiej komisji. No i teraz tak, jeżeli byśmy, mąż byłby w komisji, to mam 90 sposobów, a jeżeli żona jest w komisji, to mam 80 sposobów wyboru czegoś takiego. No i teraz tak, nie może być i mąż, i żona w komisji, bo gdyby tak było, to byśmy te liczby pomnożyli przez siebie. Ale musi być albo mąż, albo żona. Dlatego tutaj właśnie nam wchodzi lub. I teraz spójrzmy, jak to teraz podsumuję. Na początku mieliśmy taki wybór. Z sześciu pozostałych mężczyzn wybierałem jeszcze dwóch. To jest ten wariant, kiedy mąż był w komisji, tak? Z dwóch mężczyzn, nie z trzech, bo już mąż wszedł. Wybieram tylko dwóch już teraz, z sześciu pozostałych. Do tego dobieram kobiety. Muszę dobrać jeszcze dwie kobiety, ale już nie z pięciu, a tylko z czterech, bo żona nie może być. I to jest wariant, kiedy mąż był. Teraz plus. Dlaczego plus? No bo to jest druga możliwość. Albo, przypadek pierwszy, albo przypadek drugi. No i tak, przypadek drugi, to wybieram z sześciu mężczyzn trzech do delegacji. Wybieram trzech mężczyzn do delegacji, ale tylko z sześciu, bo męża nie mogę wziąć, więc mam tylko sześć już teraz wyborów, nie siedem. I do tego wybieram jeszcze jedną kobietę, bo miałem tylko, mam wybrać dwie kobiety do delegacji z pięciu. Jedną z nich jest żona. Więc wybieram już tylko jedną z tych czterech pozostałych. Na początku z mężem mieliśmy 90 sposobów, z żoną mieliśmy 80. Więc jest 170 sposobów wyboru takich komisji, kiedy mamy albo żonę, albo męża, ale nie ich oboje. No i ten przykład, jakbym miał Ci pokazać takie trochę trudniejsze zadanie na kombinację. Chyba już nam się czas powoli kończy. W następnej lekcji pokażę Ci wariacje. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.